Trzeba przyznać, że sytuacja dzisiaj w Sejmie zmieniała się bardzo dynamicznie i tak jak wczoraj zaskoczeniem była obecność Polskiego Stronnictwa Ludowego na rozmowach u Jarosława Kaczyńskiego i Marka Kuchcińskiego, tak dzisiaj zaskoczeniem była postawa liderów opozycji, którzy dosłownie na 10 minut przed spotkaniem, przed rozmowami w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego odwołali samo spotkanie i przełożyli je na kolejny termin, na następny wtorek na godzinę 14, zapraszając jednocześnie i Beatę Szydło i Jarosława Kaczyńskiego. Ponawiamy zaproszenie do wszystkich klubów parlamentarnych, również do pani premier Beaty Szydło, do prezesa Kaczyńskiego. Zapraszamy na wtorek na godzinę 14. Poniedziałek jest krytycznym momentem. Rząd polski musi odpowiedzieć, dlatego chcemy dać szansę rządowi, premier Szydło. Sprawa jest poważna i coraz trudniejsza dla Polski, dla polskiego rządu. Najprostszym sposobem rozwiązania konfliktu konstytucyjnego w Polsce jest opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Mamy konkretny termin, do którego rząd ma czas to zrobić. Boję się bowiem, że po poniedziałku sytuacja w Polsce i polska percepcja na świecie może być dużo gorsza niż jest teraz. Zaproszenie jest, ale Jarosław Kaczyński nie zamierzał się pojawić ani na dzisiejszym spotkaniu, ani nie zamierza pojawić się także we wtorek. Dzisiaj mogliśmy usłyszeć podobną narrację jak do tej pory, że spotkanie już było to właśnie u marszałka Kuchcińskiego i na następne spotkanie zaproszenia od marszałka nie ma, to on jest gospodarzem tego właśnie gmachu, czyli Sejmu. Jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość podkreślało cały czas, że ważniejsza jest tutaj i decyzja samej Komisji Europejskiej i związane z tym działanie niż to, co zamierza robić opozycja i to, czego opozycja robić nie zamierza, a to oczywiście te słowa padały w kontekście tego wczorajszego spotkania właśnie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, partii Korwin, no i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Byliśmy wczoraj spotkani, ci, co nie mają nic do powiedzenia, nie przyszli. No to ich zmartwieni, zmartwieni ich wyborców. Ci, co mają coś do powiedzenia, przyszli, dyskutowali o swoich projektach. Wynikła z tego pewna konkluzja, która jest moim zdaniem pozytywna. No i będziemy się tego trzymać. Dla opozycji to jednak nie koniec problemów, bo choć udało się znów stanąć w jednym rzędzie z Polskim Stronnictwem Ludowym, to z szeregu wyłamał się ruch Kukiz 15, który na ten moment wydaje się, że nie weźmie udziału we wtorkowym spotkaniu. Oburzony był Paweł Kukiz, który stwierdził, że to jest kolejny przykład słynnej już partiokracji i kolejny przykład tego, że sam konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego napędza i partię rządzącą, i opozycję, no i obu formacjom sprzyja, co zdecydowanie lidera ruchu Kukiz 15 dzisiaj rozwścieczyło i sprawiło także, że sam Paweł Kukiz nie zamierza uczestniczyć w kolejnych spotkaniach, jeśli oczywiście do takich spotkań dojdzie. Dla Pawła Kukiza niezrozumiałe było także to, aby organizować samo spotkanie już po decyzji Komisji Europejskiej co do dalszego przebiegu procedury wokół Polski związanej z Trybunałem Konstytucyjnym. Jego zdaniem to spotkanie powinno odbyć się jak najszybciej, dlatego że później, po poniedziałku, może być już zwyczajnie za późno na jakiekolwiek konkretne działania.